Dawniej zniechęcało do spacerów, dziś przyciągają wędkarzy czy spacerowiczów. Mowa o zdegradowanych terenach wokół rzeki Bytomki, które odzyskały dawny blask. Spaceruję czasami, od czasu do czasu. Jest bardzo fajny lasek, gdzie naprawdę można pooddychać świeżym powietrzem. A takie miejsce w centrum miasta są potrzebne? Oczywiście, że tak. A tym bardziej na Śląsku. Z wnukami myśmy tu wysprzątali wszystko. Codziennie nawet wózkiem woziliśmy tam z tyłu. Ludzie wyrzucają śmieci różne, także jest to przyjemnie czysto. Psy to mają raj. Prace związane z rekultywacją zdegradowanych terenów rozpoczęły się w 2013 roku. Dzięki projektowi prawie 180 hektarów odzyskało wartości przyrodnicze, a mieszkańcy zyskali nowe miejsca do wypoczynku czy uprawiania sportu. W miesiącu kwietniu oddaliśmy obszar na Trębackiej, gdzie jest bardzo ciekawa, tak w kształcie pętli, ścieżka rowerowo-piesza. Można poczytać o tym miejscu, staramy się, że nie tylko ekologicznie, ale i historycznie. Na pewno mieszkańców Zabrza to zainteresuje. Posadzone zostały ponad 360 krzewów. W ostatnich dniach na trzech zrekultywowanych terenach oddano także 30 lamp solarnych, dzięki czemu mieszkańcy mogą także wieczorami spacerować, między innymi w okolicach boiska Orlik czy na terenach zlokalizowanych w rejonie ulicy nad kanałem. Co jest ważne, te obszary z jednej strony będą służyły mieszkańcom do rekreacji, do wypoczynku, ale proszę nie zapominać, że my te obszary zwracamy przyrodzie, także utrzymanie tego będzie pod kątem rozwijania walorów przyrodniczych i również, żeby powróciły tam zwierzęta. Koszt całego projektu to ponad 30 milionów złotych, z czego 26 milionów to dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach projektu zrekultywowano już 9 terenów, m.in. nieużytek w Maciejowie, zwałowisko odpadów hutniczych przy ulicy Bytomskiej i Hagara, nieużytek przy ulicy nad kanałem, stare glinianki w rejonie ogrodu botanicznego, hałdę w Biskupicach oraz zwałowisko odpadów przy ulicy Trąbackiej. Wciąż trwają prace na terenie byłej koksowni Concordia. Działania mają zakończyć się pod koniec roku. Wtedy także upływa termin realizacji całego projektu.